nie magister Zarzycki spod Kościoła Ducha Świętego. Tutaj ja spotkałem jedną osobę, która chce się wypowiedzieć na temat swojej trasy pielgrzymkowej. Może przedstaw się i powiedz parę zdań o pielgrzymce. Jak się idzie? Mam na imię Maria. Idziemy już 5 dni. Tak? Stan bliżej, żeby było lepiej słychać może. Idziemy już 5 dni. No wczoraj akurat pełniłam funkcję bagażowego, więc jechałam tirem. Ale ogólnie idzie się no bardzo dobrze. Pogoda nam sprzyja. Tam nie dużo padało. Jest w porządku. Co robicie na trasie w ciągu przejścia? Co robimy przejścia? Na trasie? Głównie to śpiewamy, to znaczy głównie to się modlimy. Pamiętam różańce, koronkę, godzinki rano. Ale jest też dużo śpiewu, śmiechu, żartów i radości. Z tego co mówiłaś, to idziesz drugi raz, prawda? Tak, drugi raz. Czy w przyszłym roku też planujesz taką pielgrzymkę odbyć? Jeśli mi pozwala moje obowiązki, to planuję. Warto chodzić na pielgrzymki? Warto, warto. Atmosfera jest chyba taka bardzo radosna, prawda? Tak, tak, bardzo radosna. Można poznać dużo wspaniałych ludzi, takich rozsądnych, że tak powiem. I młodzież, jest głównie tej młodzież, prawda, na pielgrzymce? Tak, tak. A zachowuje się bardzo kulturalnie, tak? Tak. Ja Państwu pokażę, że na przykład tutaj no, ludzie sobie teraz siedzą, jedzą, ale nie ma żadnych papierków, żadnych śmieci, no zachowują się naprawdę bardzo porządnie. Może coś jeszcze, może chcesz pozdrowić rodzinę swoją, czy kogoś tam? Swoją rodzinę, dobrze. To pozdrawiam mamę, która się martwi o mnie i dzwoni co dzień. Tatę pozdrawiam i moją czwórkę mojego rodzeństwa. No i jeszcze babcia. Dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci, żeby ta pielgrzymka przyniosła duchowe owoce i żeby było radośnie w dalszym ciągu. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu, magister Zarzycki, żegnam się z Państwem.